A z nami jest prezes zarządu hali sportowej Częstochowa, pan Damian Lewandowski. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Prezes, o którym pan trener Mirosław Okliński wspominał, powiedział kolokwialnie, prezes jest zadowolony. Tak, uważam, że gala była naprawdę na wysokim poziomie. Zawodnicy byli bardzo wysoki poziom prezentowali. Publiczność dopisała, więc uważam, że naprawdę gala była jedna z fajniejszych. No właśnie, no i tutaj następstwem tego jest informacja, iż już jest wstępna, powiedzmy, umowa z PLMMA, iż w 2015 PLMMA wraca do Częstochowy, tak? Tak, rozmawialiśmy w przerwie z którejś z walk, że podpiszemy kolejną umowę na współpracę, na wynajęcie obiektu i myślę, że w przyszłym roku, w 2015, spotkamy się ponownie. A którym miałby to być miesiąc, który powiedzmy kwartał, nie wiem, czy jest tak rozpatrywany? To zależy od organizatora. To w którym jemu miesiącu będzie pasować, to wtedy... Czyli nie było wstępnych jeszcze rozmów tego miesiąca? Co do daty nie było, natomiast jeżeli będą chcieli zorganizować, to na pewno zorganizują to na hali u nas. Rozumiem. A czy są w planach jeszcze organizacji jakichś innych gal sportów walki tutaj właśnie w hali w Częstochowie? Prowadzimy rozmowy, natomiast to są trudne rozmowy. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, dlatego nie chciałbym dzisiaj zdradzać, z kim rozmawiamy, o jakich galach. Nie wszyscy chcą, żebyśmy o takich sprawach rozmawiali. Rozumiem, ale to były bardziej gale bokserskie, czy mieszanych sportów walki? Różne. I rozmawiamy i z tymi osobami z mieszanych sztuk walki. Zobaczymy, co przyniesie 2015 rok. Rozumiem. Bardzo proszę jeszcze o przedstawienie tej infrastruktury dodatkowej na hali, ponieważ to jest dosyć ciekawy temat. Hala jest na 7100 miejsc. To jest główna arena, na której się znajdujemy. Natomiast jeszcze dysponujemy dwoma salkami treningowymi, dwoma salami treningowymi i można tam grać w siatkówkę, w koszykówkę, w piłkę ręczną. Do tego dysponujemy salką do judo, dysponujemy salką do karate. Prowadzimy tu również aerobik i zumbę, także szkołę tańca nawet mamy, także każdy znajdzie coś dla siebie. A zaplecze do sportu walki też się rozwija? Tak, myślimy i chcemy zorganizować tutaj na hali w ogóle takie częstochowskie centrum sztuk walki. Myślimy i za pośrednictwem państwa telewizji chcielibyśmy, żeby zgłaszały się do nas sekcje, które nie mają gdzie trenować. Myślę, że jak po rozmowach na pewno znajdą tu kawałek miejsca dla siebie. Rozumiem. Czego życzyć na ten nadchodzący 2015 rok? Kolejnych takich fajnych gal, kolejnych fajnych imprez, żeby reprezentacja narodowa i w koszykówkę, w siatkówkę, w piłkę ręczną tu mogły zagrać. No i co? No jakiś naprawdę dużych gal mieszanych sztuk walki. Tak jest, tego właśnie życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki.